dołączę do reszty przy samolocie. Wy dalej przeszukujcie ruiny. Już się do tego zabieram. Pieprzona strata czasu. Jest tam kto? Roth? Słyszę cię, Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Roth. Co oni tu robią, do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty.
Potrzebuję wsparcia!
przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Muszę się tam dostać. Hej, Laro. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Thank you.
ruiny są sprzed okresu Kofun. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! Oni! Są strażnicy! Są tutaj! Strażnicy są tu! Mam nadzieję, że ciągle działa.
szukają mnie. Nie cierpię grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Himiko, pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio!
wyjście było zaraz pod nimi. Thank you.
Twój też, Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Słyszałem, że złapali kilka kobiet. Tak, Matias wybrał sobie jedną na próbę. Może to ta właściwa. Może w końcu wydostaniemy się z tej dziury. Nie podniecaj się. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka spłonie na stosie, a potem wszystko od nowa. Kurwa! Potrzebna pomoc!
Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem, Sam. Nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci, Sam. Hej, zabrała twoje lato! O nie! Sam! A! Sam! Nie! Proszę, nie! Zostawcie ją, sukinsyny! Nie zbliżajcie się! Cholera.
dookoła nie da rady. Muszę jakoś przejść. Thank you.
pokładzie jest jakaś apteczka. Złapaliśmy więźnia, ukrywał się tu. Somalijczyk właśnie dokręcał. A co z tym drugim? Trzeba szukać tak. Dobra, zobaczmy przy helikopterze. O, ale cuchnie. Gdzie ten staruch? Nie wiem, o co ci chodzi. Proszę. Kłamiesz. Wiem, że uciekł razem z tobą. Proszę, ja nie... Co za rozluźni język. Boże, ty drugi. Co tam się kurde dzieje? Somalijczyk poniosł. Zamknęliśmy ich w jaskiniach. Nie rozumiem. Dlaczego ojciec Matias trzyma ich przy życiu? Z powodu dziewczyny. Próbowali ją uratować. Matias pewnie chce mieć kartę przetargową. Cholera. Mam nadzieję, że to ta właściwa. Za długo już czekamy. Niedługo się dowiemy. Ceremonia odbędzie się o zachodzie słońca. Co to było? Co to? Potrzebna pomoc! Jak ci się to podoba? O kurwa! Szlak by cię! Thank you.
Wybacz. Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Ognia! Ognia! Yeah.
Thank you.
Boże, co jej do tego doprowadziło? Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki! Nagrzeć! Dosić ją! Złapiemy ją! Thank you.
się.